Siemaneczko, z tej strony Tomuś, witam Was w materiale z top 7 najsilniejszych kompozycji na patch 14.17, ale zanim zaczniemy, to dla nowych osób zapraszam Was na mój dokument, gdzie macie tutaj meta raporty, macie wszystkie kompozycje, jakimi możecie zdobyć top 4, macie status average, czyli meta TFT, klikając na przykład chociażby w Xerata przenosi Was i tutaj macie najlepszy setup itemów, jak sobie radzi w danym patchu i tak dalej. Macie patch noty, jak startować early game, tier lista itemów, tier lista postaci, która pojawi się myślę, że już jutro albo dzisiaj jeszcze. Także tyle, a my już przechodzimy do top 7. Od razu chcę powiedzieć, że będzie to dosyć długi odcinek, ponieważ wiele kompozycji ma w sobie wiele wariantów i wiele wersji. Zaczynamy od patch notes'ów, tak na szybko przelecę. Arcana Emblem, base damage bazowy buff oraz damage per emblem nerf oraz buff na Hecarim Emblem, znaczy używanie Arkany na Hecarimie, ponieważ raczej Hecarim był mniej niż używany, porównując na przykład chociażby takiego Xerata. Arcana Xerat, nerf na jednym, na dwóch, na trzech, na czterech i na pięciu. No Xerat zdecydowanie najlepsza Arkana, po prostu Bastiony, buff na 6 oraz 8, 6 i 8 raczej się nigdy nie grało. Buff na Chrono, jak dobrze wiemy, no poprzednim patchu Karma nie za bardzo sobie radziła. Jeżeli się już grało Karmę z Kamilinką 2, to trzeba było mieć właśnie Kamilinkę 2 z jakimiś dobrymi itemami, trzeba było mieć 6 Chrono. Jeżeli 4 Chrono się grało, no to był to powiedzmy taki bait, taki raczej się grywało albo 2, albo 6 po prostu. Eldrychy, buff, no najgorsza cecha, jaka istnieje aktualnie w gierce, no może wróci. Honey Mansi, bardzo fajny buff. Honey Mansi raczej w cieniu, no porównując na przykład chociażby takiego Veigara na 5-7 magach, no to Honey Mansi przyciemniło. W tym patchu Honey Mansi jest o wiele lepszy niż magowie, ale to przejdziemy później. Huntery, ogólny buff na 6. Fery, i tutaj fajne zmiany. Queen Armor Health, ogólny buff, raczej nie grało się nigdy 6, albo graliście po prostu 9, albo 2, tylko po to, żeby mieć item na Kalistę, a więc ogólny buff na Fery, później się o tym trochę bardziej rozwożę. Tutaj Incantor buff na 4, raczej nigdy, znowu wracamy, 4 się nie grało, ale może jakaś Cassiopeia na 4 z 4 shapeshifterami, no zobaczymy. Magowie, buff na 7, Multistrikery, buff na 5, również nigdy się 5 raczej nie grało. Portale, buffy na flagi, wiadomo, że portale albo rzucają itemy, albo dają flagę, albo healują, albo też dają bomby, zależy jaki się wam trafi podczas walki. Ogólny bomb nerf, ale flaga zdecydowany buff, raczej jeżeli trafiliście flagę, no to portal był dosyć useless w walce, także przydatny buff jak najbardziej. Pyro. W skrócie, Pyro teraz bardziej będzie się opłacać po prostu stakować od początku, a więc czym szybciej będziecie mieli dwa, tym lepszy powiedzmy będzie chociażby Varus pod te 4-5, a więc egzekucja również nerf z 12 na 10. Shapeshootery, ogólne buffy, Sugarcrafty, ogólne buffy oraz nerf na bonus treat, ale to wiadomo. Vanguardy, nerf na 6, buff na 6, przepraszam bardzo. Championy, czyli one costy, buff na Jace'a, buff na Nomzi, buff na Twitcha, buff na Sorakę, buff na Ziggs'a. Jeśli chodzi o Honey Mansi, Ziggs'a nie jestem pewien, ale już Nomzi i Twitch i Jace, bo tam wchodzi rolka również na Jace'a i na bodajże Eliskę i Shyvanę, już powoli zaczynam widzieć w tym patchu, także może coś właśnie ta jakaś hyper rolka fajna będzie dosyć ciekawa. Championy, nerf na Ahri, nerf na Akali. Akali ogólny nerf, dlatego że w Warrior bardzo fajnie sobie radziła, jeżeli ona się tam rzucała na backline, no to potrafiła one-shotować. Cassiopeia, buff o 0.5 attack speedu, to nie jest mało, tak szczerze mówiąc. Shyvana, ogólne buffy, raczej Shyvana niegrywalna na poziomie trzecim, a więc buffy na Magic Resist, na Armor oraz na maksymalne AP. Syndra, lekkie buffy, nie wiem czy powinna dostawać buffy jeszcze w tym patchu, ale dali, ale to są tak minimalne buffy, że raczej Syndra nie wróci tak szybko. Hecarim, w końcu dostał on powiedzmy, że mega mocne buffy i zmiany, w sumie to bardziej reworka. Jak wiecie, no Hecarim był raczej postacią, którą nie zbierało się na 3 gwiazdki, była to czysta dostawka do kompozycji typu Kalista, typu Arcana. 50 HP więcej, 10 many mniej, ile 70% Church AD więcej, AP mniej oraz Cliff AD również o 15% więcej, a więc Hecarim jakiś rolka z Kassadinem na multicasterach, na multistrikerach może być naprawdę, naprawdę solidny. Bugfix na Jinx, no True Damage na Jinx nie działał tak jak powinien, ale ogólny nerf na Jinx. Swain, nerf na AP, aby nie był budowany pod na przykład jakieś Archangel Staffy, ale buff na 5 Armora Magic Resistu oraz HP, więc może jakaś rolka z Huey znowu na Shapeshifterach. Jeśli chodzi o Veigara, nerf na trzecim poziomie
poziomie, ale tylko o 5. Veigar był dosyć solidny, to znaczy bardzo solidny, jeśli chodzi o rolkę, więc magowie w bipaczu, których tutaj nie zauważycie, dostali również. Veigar dostał nerfy oraz magowie też, także tylko wspominam. Vex, nerf na, znaczy buff na shield na drugim i pierwszym poziomie, bo wiadomo, Vex działa tak, że albo modliliśmy się o Veigara i Vex na trzecim poziomie, albo po prostu ta Vex i Veigar na drugim były takie... no średnie. Mordekaiser, bardzo silna jednostka na trójce, ale słaba na dwójce i jedynce, a więc buffy. Niko tak samo, czyli, znaczy tak samo, trochę na odwrót, czyli Niko na trójce była za słaba, a na dwójce i jedynce była taka dosyć spoko. Shen, buffy na Ability Druid, nie wiem czy to potrzebne tak szczerze. No i przechodzimy do forecastów, a więc Gwen w końcu, postać będzie grywalna, buff ogólny na manę o 10, zamiast stakować się na 2 razy, stakuje się na raz, oraz bazowy damage i snip damage znerfiony, raczej to jest rework, ponieważ Gwen była zdecydowanie najsłabszą czwórką w grze. Do tego Nami ogólne buffy, no jej fala nie za dużo robiła. Nasus, najsilniejszy tank w grze, czyli tak jak na przykład chociażby Ryze. Ryze dostał nerfa na targety, czyli nie targetuje już 4, tylko 3, a Nasus ogólny damage, znaczy damage healing, ability heal, tak, dokładnie, nerf, oraz Taric na trzecim poziomie, lekkie buffy. Przechodzimy do Briar, to jest najważniejsza zmiana w tym patchu, ale to za chwilę się dowiecie. Ogólnie 15 damage'a więcej, 50 bit AD więcej, 2% revenge damage więcej oraz 30 HP na fida więcej. Także powiem wam tak, nie ma silniejszej jednostki w tym patchu jak Briar, ale nie oszukujmy się, w poprzednich patchach Briar była taka, że jeżeli dostaliśmy ją na dwójkę, to modliliśmy się o top 4, w ogóle się jej nie stakowało, bo się jej nie opłacało stakować, ona była tylko po to, żeby rzucić Fira, w tym patchu już tak nie ma. Milio buffy, Xerath buffy, Morgana buffy, także może jakiś legendarny board lekko wróci. Ogólne nerfy na itemy możecie sobie zatrzymać i przeczytać, na Radianty również nerf, na artefakty również ogólny raczej buffy i wszystkie support itemy dostają nerfa o 100 HP, a więc takie ogólne skalowanie, tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o augmenty, no to buff na Awka, co jest dosyć specyficzne, no i Exile na jedynce, czyli srebrny augment był zdecydowanie najsilniejszy, a więc nerf. Jeśli chodzi o augmenty złote, no to tak na szybko Clockwork może być mega broken, no buff o aż 3%, jeżeli będzie jakaś walka pod Kalistę czy pod jakieś atak speedy, to może to wiele, wiele namieszać. Pod Briar również będzie może to broken. Augmenty, no ogólny buff na jakieś atak speedowe augmenty zauważyłem, czyli pumping up i te clockworki. Nerf na Sweet Tooth, czyli na Nunu, nie dostajemy Nunu na dwójce, tylko 2 razy Nunu, taki ogólny. No możecie sobie przeczytać, ja nie jestem od tego właśnie, żeby czytać wam w szczegółach patchnoty, możecie sobie na przykład chociażby wejść do Kezmana, którego polecam, on tam szczegółowo się wypowiedział na temat patchnotów. Mamy tutaj nowe charmy, mamy charmy, które usuwamy z gierki, oraz bugfixy. Najważniejszym bugfixem w sumie dla mnie jest to, że jeżeli na przykład skautowaliście sobie lobby, to czasami musieliście szukać swojej areny, żeby wrócić, także chociaż jest to trochę źle naprawione, ale wydaje mi się, że jest to lepsze niż kiedyś, bo czasami to po prostu irytowało. Przechodzimy do tier listy czempionów. Ryze zostaje w S-tierze, Smolder trochę wyżej, ponieważ Shapeshifterzy w mecie. Kalista zostaje w S-tierze, Cassiopeia również przez Shapeshiftery w mecie. Kamilinka, bardzo silna legenda. Diana, bardzo silna legenda. Briar, najlepsza postać w tym patchu zdecydowanie. Nawet jak ją nie stakujecie, to bije po prostu 15-12 tysięcy na jedynce, a na dwójce to już w ogóle. Morgana, spokojnie w jakichś preserwerach możecie wrzucić na nią jakieś itemy. Xerath, wiadomo, w jakimś Ryze, w jakieś arkany, również grane Yumi, żeby chociażby leczyć jakąś Briar. Karma, Gwen oraz Eliska pod Hero Augment, bardzo silne. Takie atierowe, no to wiadomo, Ari zostaje trochę w mecie, Hecarim trochę wyżej, Huey trochę wyżej, Ashkę, możecie jakiś Hyper Roll fajny zagrać. Olafik, wiadomo, z Varusem, jakieś chociażby Frosty. Fiora, o wiele gorsza niż Gwen w aktualnym patchu, ale nadal, jeżeli dacie na nim jakieś 3 itemy, to spokojnie może ugrać. Katarina na jakichś 4 Warriorach, Taric i Rakan jako tanka, Wukong, Kog'Maw, jakieś Hunter
Pantery, wiadomo. Jeśli chodzi o takie D-tierowe jednostki, no to Zilan, Jace, Jax, Syndra oraz Ezreal. Są to bardzo słabe jednostki, no ogólnie Ezreal potrzebuje bardzo silnych buffów, żeby cokolwiek robić. Jeśli chodzi o tier listę itemów, mamy tutaj Thief's Glovesa, BTK, Steraka, Edge of Night. To są itemy aktualnie bardzo, bardzo potężne, ponieważ można zagrać Fiorę przejściowo, potem zagrać właśnie Briar. W wielu spotach tych shapeshifterów się po prostu gra. Red Buff, jakaś Karma, wiadomo. Shojiny, czyli Ryzy i tak dalej, bardzo fajny, przyjemny start. Słoneczna Peleryna, Statiki, Redemption, Rabadon, na shortufy Morello, Last Whisper, Jad Gauntlet, Ionic Spark, aby jakieś AP postacie biły więcej, Ginsu i zdecydowanie najsilniejsze itemy tankowate, a więc Gargoyle i Dragon's Claw. Reszta, no to możecie sobie tutaj zobaczyć. Najgorszym itemem w aktualnej mecie, w aktualnych setach i w poprzednim secie również QSS po prostu. I mamy tutaj nowość, a więc tier listę artefaktów i supportów. Nie będę tutaj przechodził przez wszystkie. Od razu chcę tylko powiedzieć, że artefakty po prostu chcą na siłę wrzucić w set 12, aby były grywalne. No wiadomo jak to jest, są artefakty, które są broken, ale większość artefaktów po prostu działa na jedną albo dwie postacie i to jest po prostu problem. Ale dostałem od was feedback na Discordzie, swoją drogą zapraszam na Discorda, tam zaznaczcie sobie uczeń Tomusia i będziecie dostawać info, które zawsze piszę. Dostałem od was feedback, że chcecie zobaczyć tier listę artefaktów i supportów, bo nie wiecie jakie są po prostu silne. A więc macie, mówię, nie będę przechodził, ale możecie sobie zatrzymać filmik i po prostu luknąć. Najwyżej tą tier listę dodam wam po prostu na dokument. Jeśli chodzi o tier listę hero augmentów, Eliska zdecydowanie najsilniejszy hero augment w tym patchu, zwłaszcza, że rolujecie ją na 5, 4 poziomie, potem chodzicie w 9 i dostawiacie Briar, ponownie będę to powtarzał wielokrotnie. Poppy, bardzo fajna, pod 6 witchcraftów, może być również grana do niej Cassiopeia, może być grana Ari, która nadal jest grywalna. Wukong, S tier, czyli jeżeli macie Wukonga, no to jakieś Huntery bardzo fajnie wyjdą. Na A-tierowe Lilia, Nunu oraz Blixang, czyli tak jak mówię, dość, że Lilia wcześniej była grywalna, no to Honey Mansi w tym patchu wraca. Jeśli chodzi o informacje generalne, to bardziej chcę tutaj się skupić na kompozycjach, którymi możecie zdobyć top 4. Jeśli chodzi o top 4, Seraphin i Soraka, może być to lepsza kompozycja niż Veigar, tak? Brzmi to dziwnie, ale testowałem, więc jakieś 5-7 magów, naprawdę solidne. Ari, tak jak mówię, solidna. Veigar 3 pod magów, również jeżeli jest fajnie zhighrollowany, to możecie zdobyć top 4. Kasadin i Hecarim, to co wspominałem wam wcześniej, a więc rolujecie Kasadina na 6 poziomie, wchodzicie w 7 i dokończacie Hecarima i ten Hecarim z 2000 bicia wcześniej damage'a bije aktualnie 10, także jakieś multistrikery. Sugarcrafty, czyli Gwen, wiadomo, z Fiorą, ale to powiem trochę później. Katarina 3, Wariory, w poprzednim patchu trzeba było zhighrollować Nille i Akali, w tym patchu raczej się gra Katarinę pod albo Fery, albo po prostu gra się z Fiorą i Gwen. Build Difference, jeżeli potraficie grać tą taktykę, to możecie. Również zapraszam na dokument, wtedy macie Build Difference, zobaczcie, tutaj całkowicie opisałem tą kompozycję, macie bardzo dużo informacji. Co do kolejnych kompozycji, Kog'Maw 3, Huey 3, jeśli chodzi o Older Comps, no to jakimś na przykład Max Eldrychem, czyli właśnie 7 Eldrych pod jakąś Karmę, Nami i tak dalej, pod jakąś Briar zdecydowanie, na pewno można coś tam ugrywać. A my już przechodzimy w końcu do top 7, czyli najlepszych kompozycji na ten patch i zaczynamy od Briar. Briar, wydaje mi się, że Briar się czyta, możecie mi napisać w komentarzu. Pierwsza z wersji jest to Hero Augment pod Eliskę. Zdecydowanie najprostsza wersja, a więc rolujecie na poziomie 4 lub 5, aby zdobyć Eliskę na trójce, po czym wchodzicie praktycznie w 8 poziom, rolujecie po jedną Briar i Varusa na dwójce, a jeżeli uda wam się hitnąć Varusa na dwójce, to po prostu wchodzicie w 9 i wtedy dropicie Briar. Jeśli chodzi o itemy bisowe na Briar, jest różnie, ponieważ według mnie jest to Betek, Sterak i Titan, ale może być też Betek, Titan, Edge of Night, może być Hoi, może być podwójny Titan, co tam może być, mogą też być tankowate itemy, bo ona ma dosyć sporo aktualnie damage'u, także tyle. Jeśli chodzi o drugą z wersji, jest to wersja z Smolderem oraz Varusem, a więc wchodzicie po prostu 8-9 poziom, rolujecie Varusa na dwójce, Nami na dwójce oraz dodajecie znowu 6 shapeshifterów i do tego Briar jako głównego carry. Jeśli chodzi o Varusa, Last Whisper, Infinity, Giant Slayer, ostatecznie jakiś Red Buff, Shojin, Ginso, wiadomo, jeżeli macie tylko okazję, żeby się wzmocnić, no to czemu nie. Briar, wersja z Max Eldrychem, czyli to co mówiłem przed chwilą, a więc Betek, Titan, Sterak, do tego dodajemy Karmę jako
głównego carry. Blue buff, red buff i Rabadon wchodzą na niej naprawdę fajnie, ale może być Shojin, może być Morello i tak dalej. Taki second carry jest to nasza Nami, czyli regeneracja many, static oraz na shortów. Eldritcha wrzucamy na najlepiej tam Kencha, aby mieć tego CCK, a do tego dostawiamy Yumi, aby mieć trzeciego maga i żeby ona spokojnie sobie leczyła tą naszą Briar. Aha, i wracając, Briar w poprzednich patchach nie stakowało się jej itemem, bo się nie opłacało. W tym patchu jak najbardziej się opłaca, a więc ja chyba to wspominałem już nawet pewnie wcześniej, ale przypominam. Jeśli chodzi o tutaj kolejne czempiony, no to na Mordekaisera możecie wrzucić jakiegoś Thieves' oraz dodajecie wszystkich Eldrychów, aby zrobić ich 7, czyli maksymalnego naszego kochanego Volibera. Kolejna z wersji, czyli wersja z karmą. Dodajemy karmę, tak samo itemy, blue buff, Morello, na shortów, Rabadon, Archangel Staff, Gunblade. Do tego najlepiej wrzucić Ionic Sparka na Nasusa. Do tego dodajemy dosłownie taki trochę flex build, jak wcześniej było z Fioną, a więc Cassiopeia, żeby aktywować na karmę Incantora oraz mieć trzech Witchcraftów. Do tego Bard, Zilean, Rakan, Swain, aby mieć czterech shapeshifterów i do tego Rakana możemy zagrać jako tanka lub Nasusa, zależy co nam leci szybciej. Od razu mówię, jeżeli się przyjrzycie na tę wersję, Jest owszem ich dużo, ale jak się przyjrzycie, to tak naprawdę zmieniacie 4 albo 3 postacie i już tą drugą wersję tak naprawdę gracie. Wszystko bazuje na tym, żeby hitnąć Briar na 8 w tym patchu. Jest ona zdecydowanie za silna, ale też jej się te buffy należały. Kolejna z wersji, a więc Fiora oraz Gwen. Na Briar takie same itemy, na Fiorę BTK, Steraka, Titana, Giant Slayera, na Gwen Ionic Sparka, Hand of Justice, Rabadona, Jihad Gantleta, może być Blue Buff, może być Betek, dużo możliwości na tą jednostkę jest. Do tego dodajemy oczywiście Nasusa oraz Rakana, czyli wszystkie preserwery, czyli czterech, Bard, Zilean, Morgana, Rakan. Do tego Briar, kolejna z wersji, Kalistowa, dziwnie to zabrzmiało. Bardzo znana wersja z poprzedniego patcha, a więc Nasus, Kalista, Fiora, Akali, Rakan, Morgana, Kamilinka oraz Zilean. Dwie rzeczy się zmieniły, a mianowicie itemy takie jak mieliśmy wcześniej na Fiorę, a więc Betek, Titan, Sterak lądują na Briar oraz itemy z Nasusa lądują na Rakana. W tym patchu zdecydowanie Rakan jest o wiele silniejszym tankiem niż Nasus po jego nerfach. Na Fiorę można wrzucić jakiegoś Thieves Glovesa, jeśli chodzi o Kalistę, no to Last Whisper, Ginso, wiadomo. Przedostatnia wersja i to wersja najciekawsza, a więc Dragony, rolowanie Nomzi na trójce oraz Shivany na trójce, do tego można dołożyć Twitcha na trójce, znowu bazujemy na Briar. Na piątym poziomie rolujecie Nomzi na trójce, po czym wchodzicie w szósty, kończycie Shivany na trójce, a potem wchodzicie tak naprawdę w dziewiąty poziom i kończycie kompozycję. Ostatnią z kompozycji, bardzo ciekawą, jest to powrót Cassiopei. Jak dobrze ktoś pamięta, na PBE była ona bardzo, bardzo kontestowana. Gramy tutaj dosłownie 6 shapeshifterów, na szóstym poziomie się zatrzymujemy, żeby wyrolować Shivany oraz Cassiopeię na trójce, a potem dziewiąty poziom i znowu Briar, tak jak mówię, Betek, Titan, Sterak, Edge of Night i cała reszta. Tutaj macie jakąś pozycję i przechodzimy do drugiej kompozycji, a mianowicie Gwen. Gwen zdecydowanie w tym patchu sobie lepiej radzi niż Fiora. Jeśli chodzi o pierwszą wersję Sugarcraftową, jest ona najcięższa, ponieważ trzeba po pierwsze trochę wygrywać, trzeba mieć dojście do szpatułki i tak dalej, ale gramy szpatułę na Fiorę, dodajemy do tego BTK oraz Edge of Night, najlepszy setup itemów w tym przypadku. Jeśli chodzi o itemy na Jinx, mamy tutaj Huragan, Last Whispera oraz Ginsu. Do tego Bard, jakieś Shojiny, Jad Gantlety, statiki na shortufy bardzo fajnie wejdą. Trzeba bardzo zhighrollować, trzeba bardzo fajnie wejść w ósmy, bardzo mądrze to rozgrywać, żeby te nagrody dostawać. Jeśli chodzi o Sugarcraftową wersję, pokażę wam tutaj od razu też how to play Sugarcraft. Jak wejdziecie sobie w Sugarcrafty, to zobaczcie, ile tutaj dostaliście ode mnie informacji. Ponownie podobna sytuacja jak z Build Difference, a więc jeżeli chcecie wiedzieć jak grać, to zapraszam na dokument. Gwen, druga wersja, wersja z karmą, czyli gramy tutaj dwa Clockworki, do tego Fiore jako second carry, na Gwen te same itemy, Hoi, Ionic Spark oraz Jihad Gantlet. Przypominam, na Gwen można wrzucić Blue Buffa, można połączyć Blue Buffa z Betekiem, można dodać ostatecznie jakiegoś na Shortufa, Titan Resolva, Hoia z Betekiem, można dodać Rabadona, także dużo możliwości na tą jednostkę. Raka nagramy tutaj jako tanka. Jeśli chodzi o karmę w tym przypadku, to najlepiej rzucić Red Buffa na Shortufa oraz Blue Buffa, żeby ona miała tak duży atak speed, żeby kastowała tak naprawdę co chwilę. Do tego dodajemy Cassiopeię, aby mieć czterech Witchcraftów oraz
do Fiory czterech Witchcraftów oraz Incantora do Karmy. Wiadomo, trzecia z wersji Fiora, Gwen oraz Rakan, czyli Gwen i Fiora jako tank, do tego Rakan, do tego dodajemy dwa, cztery Warriory, a więc szczerze, jakbym miał oceniać, to cztery Warriory są o wiele gorsze niż dwa, to znaczy o wiele gorsze. Nie są aż tak opłacalne, a więc ta wersja raczej pomijana, chyba że macie jakieś itemy na Katarinę i chcecie schajrolować Katę na trójce, to możecie tą wersję po prostu ostatecznie wrzucić. Jak widać, bardzo podobnie, czyli Niko, Nasus, Morgana, Presser, Very oraz Rakan jako tank. Ponownie kolejna z wersji, czyli sześciu Witchcraftów. Jak dobrze pamiętacie, sześciu Witchcraftów w pierwszym patchu było bardzo, bardzo silne na Karmie. Teraz po prostu możecie wrzucić Witchcrafta na Gwen i do tego trochę inny setup itemów, bo Betek i Bluebuff tutaj bardziej odda, jeżeli macie emblemat Witchcrafta, ponieważ macie true damage i ta Gwen z Bluebuffa więcej po prostu bije i większy ma sustain z Betekiem. Na Fiorę, wiadomo, Betek, Titan, Sterak, na Rakana itemy jakieś Warmogi, Gargoyle, Dragon's Clawy, Steadfasty i tak dalej. Do tego Thief z Glossika można dodać jak zwykle na Morganę albo na jakiegoś Nasusa, albo na Morganę jakiś taki setup itemów. Najlepszy jest jakiś Krongard oraz Ionic Spark. Jeżeli nie macie Ionic Sparka na Gwen, to można tak właśnie zagrać. I ostatnia wersja, czyli Kalistowa. Dodajemy Kalistę, Rakana, Akali, Hekarima oraz Nasusa, aby mieć multistrikerów. Do tego Rakan jako tank i Gwen, która dostaje również Wario oraz Akali. I oczywiście preserwery, jak to zwykle mamy w zwyczaju. My przechodzimy do kolejnej kompozycji, a mianowicie już trzeciej, Karma. Wiem, że dużo będę się powtarzał, jeśli chodzi o wersje, bo są to wersje miesiane. Często się właśnie łączy jedną postać z drugą i mogę się powtarzać, ale wiadomo, muszę o tym przypomnieć. Pierwszą z wersji Karmy jest to wersja 6 Chrono, jeżeli macie emblemat. Przypominam też, że w następnym patchu wychodzi nowa szpatułka, z której będziecie mogli właśnie emblematy składać. Nie pamiętam, z czego się składa Chrono, ale chyba z Attack Speedu, tak mi się wydaje. I gramy tutaj Karmę. Jeżeli mamy emblemat Chrono, no to na Kamilinkę wrzucamy jakieś second carry itemy, może być Thief's Gloves, może być Betek, Titan, Sterak, tak jak na Fiorę. I 6 Chrono daje nam ogromny power spike, także red buff Morello, Rabadon, Blue Buff na Shortów, jakieś Gunblady na Karmę naprawdę spoko wejdą. I do tego gramy Kalistę, ponieważ dodajemy też multistrikerów za pomocą Kamilinki oraz Jaxa. Wtedy mamy, tak jak mówię, 6 Chrono. Jeśli chodzi o Morganę i itemy, to tak jak widzicie, jakiś Krongard, Ionic Spark naprawdę spoko wejdzie. Solidna bardzo wersja. Druga wersja polegająca na tym samym co poprzednia, tylko że nie gramy 6 Chrono, tylko 4, a więc wywalamy po prostu Jaxa i zamiast tego dodajemy 4 Preserver, czyli tak standardowo, a więc tyle. Trzecia wersja, wersja, która podbiła pierwszy patch, a więc Karma oraz Fiora i do tego Rakan. No wcześniej grało się Nasusa jako tanka, teraz się gra Rakana, tak jak wcześniej wspominałem, jest on trochę silniejszy w tym patchu. No i tutaj mamy Wukonga, a więc wersję preserwerową dodajemy 4 preserwer i do tego Wukong na trójce albo z Hero Augmentem, albo bez Hero Augmentu. Jest ona wersją już, powiedzmy, że powoli zapomnianą, ale nadal jeżeli nikt w lobby nie gra przede wszystkim Hunterów, no bo jeżeli ktoś gra Hunterów, no to wiadomo, że będzie wam wyciągał Wukonga 3, to możecie sobie na spokojnie go podegrać. Kolejną z kompozycji jest to Warwick Reroll. Tadam! Co mogę powiedzieć? No powoli zaczyna być ten jełop malutki, ten mały wilczek grany. Jedyne co wam mogę powiedzieć o tym Warwicku, to nie grajcie go bez Vampiric Sceptera. Są dwie opcje. Już powoli zauważyłem, że S-tierowy jest po prostu Vampiric Scepter Warwick, a ta wersja z Ginso, Betekiem i QSS-em, czyli bez tego itemu, jest taka A-tierowa. A więc ja na przykład osobiście Warwicka nie ruszam bez tego itemu i to wam też polecam, ale jeżeli chcecie ostatecznie zagrać, to zamiast tego itemu po prostu wchodzi Betek. Jeśli chodzi o rolkę, wiadomo, rolujemy na 5 poziomie, aby zdobyć Warwicka na poziom 3. Możemy dodać do tego Twitcha na poziom 3, ale jeżeli wam nie leci, no to po prostu go pomijacie, wiadomo. Olaf jako second carry, a więc Betek, Edge of Night i Sterak. Do tego tankowate itemy na tamkencha w postaci jakiegoś Warmoga, Gargoyla, Dragon's Claw'a. I tak naprawdę wchodzicie 9 poziom i dodajecie właśnie 7 Frostów. Bardzo prosta kompozycja, tylko jeśli chodzi o zdobycie Vampiric Sceptera, wiadomo, możecie mieć portal, który daje wam darmowy artefakt, oraz druga opcja, a więc po prostu wzięcie swojego augmentu, który wam pokazuje 4 artefakty. Wiadomo, bardzo często ten artefaktowy augment się bierze, bo wiele artefaktów po prostu jest stabilne i działają na prawie każdą jednostkę, ale jeżeli, wiecie, macie na przykład Warwicka 2, weźmiecie augment pod
wiadomo, pod te artefakty i nagle zobaczycie Vampiric Sceptera, zwłaszcza, że zwiększyli ilość jednostek w tym secie na pierwszym poziomie. Mamy, nie jestem pewien, nie chcę skłamać, dlatego nie będę mówił, ale mamy ich o wiele, wiele więcej, a więc możecie wziąć na pałę Vampiric Sceptera i ryzykować z Warwickiem, czyli naprawdę nie stracicie na tym itemie, naprawdę. A co do wcześniejszych ustaleń, jeżeli chcecie grać z Betekiem, to żebyście potem mi nie przyszli mówić, że przegraliście Warwickiem bez tego itemu, bo jest on o wiele, wiele słabszy. A, i dogrywam to już po całym materiale. Jest jeszcze wersja 6 Vanguardów pod Warwicka, wtedy rolujecie też Blitza na trójce, więc to, czy tamta wersja, czy ta jest lepsza, to już musicie sami ocenić. Do tego, tak jak mówię, Blitz na trójce, jakieś tankowate itemy na niego, do tego Twitch, tak jak wcześniej, oraz Olaf jako second carry. I przechodzimy trochę do standardu ostatnich moich top 7, a mianowicie przelecenie przez wszystkie hero augmenty. Tak, dalej hero augmenty są na tyle dobre, na tyle silne, że jeżeli macie jakąś właśnie Poppy, Lilię, Rambla czy Galio, czy chociażby Blitzcranka, ale to za chwilę, to możecie na spokojnie grać tier listę, możecie sobie albo cofnąć materiał, albo pewnie pamiętacie Eliska, najsilniejszy hero augment, do tego można w S tierze dostawić Wukonga, jakąś Poppy, jeśli chodzi o A tier, Lilia, Galio i tak dalej. Także zaczynamy na szybko. Lilia, jeśli chodzi o bisy na Lilię, Betek, Ionic Spark oraz Krongard, rolujecie na piątym poziomie, przy okazji możecie rolnąć Poppy na trójce i do tego gramy Kalista jako second carry i dodajemy 6 bastionów, zwłaszcza, że są po buffach. Kolejny hero augment, a więc Poppy, są dwie wersje, pierwsza, a więc gramy 6 witchcraftów i do tego rolujemy na piątym poziomie Poppy oraz wchodzimy w szósty i dorolowujemy Cassiopeię na poziom trzeci. Jeżeli mamy wolną Arii, to można zagrać tą wersję 6 bastionów albo 4 bastionów, do tego 4 arkanów. Jeśli chodzi o moje polecenie, Poppy jest o wiele silniejsza pod 6 witchcraftów. Dlaczego? Ponieważ Arii po pierwsze dostała mega mocne buffy, po drugie pewnie będzie kontestowana w lobby razem z wami. Jeśli chodzi o trzecią wersję, mamy Hero Augment pod Rambla, BTK oraz stricte AP itemy, a więc Jad Gauntlet plus Rabadon. Do tego rolując na szóstym poziomie możemy zrobić Tristan na poziom trzeci i do tego dodać jakieś LW plus Ginso. Hero augment kolejny jest to Galio. Gramy 6 Vanguardów i Nami i do tego dorzucamy jakiegoś maga na 9 poziomie, znaczy możemy dodać jakąś Vex albo jakieś Chrono. 6 do tego gramy Nami jako second carry, a więc Shojin, Static, Morello fajnie na niej siedzi, podwójne tornado, znaczy podwójne używanie umiejętności, dzięki temu jest też mniej, powiedzmy, dojście do Galio, ponieważ dość, że macie Vanguardy i długo stoją z przodu, to jeszcze możecie na przykład zagrać jakiegoś Mordekaisera na trójce. 2 razy Ginso oraz Gunblade to są najlepsze itemy, ale zamiast Gunblade'a może być Hoi, może być Static, może być Archangel Staff, może być też jedno Ginso, zwłaszcza żebyście wiedzieli, że jeżeli macie Radiant Ginso na Galio, bo się zdarza, to nie wrzucajcie drugiego Ginso. Radiant Ginso jest wystarczające, ona robi, Radiant Ginso robi za 2 Ginso, albo za nawet więcej, a więc zamiast jednego Ginso możecie wtedy wrzucić Archangel Staffa i grać po prostu jedno. Kolejny hero augment, czyli Wukong, gramy na niego Warmoga oraz 2 gargoyle, rolujemy na 7 lub 8 poziomie i gramy tutaj standardowo Hunterów, a więc Jinx oraz Olafa. Możemy też zagrać Koga na trójce, a raczej Kog jest grany w tej wersji ramblowo jakiejś tam, o której wspominałem na początku, że jest grywalne, więc jeżeli macie jakieś Honey Mansi Koga, no to na spokojnie. Hero augment kolejny, czyli Eliska. Najlepsze itemy na Eliskę to jest Betek, Archangel Staff oraz Warmog. Do tego gramy Varusa jako, powiedzmy, carry głównego drugiego oraz Briar na 8 poziomie, o której wspominałem wcześniej. Ogólnie, tak jak mówiłem, Briar wszędzie w tym patchu można dodać, w każdej kompozycji. Jeżeli wrzucicie Briar albo macie nowego rekruta, czyli macie darmowy slot, nigdy nie stracicie na tej jednostce. Kolejne hero augmenty, 2 ostatnie, czyli Nunu oraz Blitzcrank. Tak jak mówiłem wcześniej, Veigar może być silniejszy pod Honey Mansi aktualnie niż pod magów, a więc jeżeli macie Blitza, to po prostu dogrywacie do tego Koga oraz Veigara na trójce. Tak samo jeżeli macie Nunu, no to gracie Nunu, Betek, Warmok, Archangel Staff na Blitza, wiadomo, jakieś tanki temy i do tego również Veigar na trójce. No, trochę tych hero augmentów już mamy, to znaczy od bodajże 3 czy 2 patchy cały czas grywalne. Mam nadzieję, że kiedyś nie będę musiał w top 7 powtarzać po raz kolejny hero augmentów, ale czasami trzeba. Kolejna z kompozycji, a więc Kalista, wersja pierwsza, tak jak mówiłem, z Briar, do tego Betek Titan na, albo Edge of Night na Briar, Ginso, Last Whisper oraz ten item od Fery na Kalistę. Jakiegoś Thieves Glovesa można dać na Fiorę, jedyne co się zmienia w tej kompozycji, tak
wcześniej mówiłem, itemy na Briar oraz itemy z Nasusa na Rakana, bo jest silniejszy. Do tego Thieves Glovesick na Fiorę bardzo fajnie siedzi. Jakieś Morello, Ionic Sparki na Morganę również bardzo fajnie wejdą. Thieves Glovesick na Kamilinkę, zależy czy macie Morganę 2 czy Kamilinkę, to sobie wybieracie. Jeśli chodzi o drugą z wersji, to jest nowa wersja, tak? Mamy nową wersję Kalisty, a więc maksymalne fery, albo gramy 6 fery, albo 9. Już te 6 fery zaczynam widzieć w taki sposób, że na High Elo ludzie, jak mają ten emblemat fery, żeby zagrać 6 albo 9, to go biorą. A więc tylko wspominam o tej drugiej. Gramy tutaj Rakana, na Rakana wrzucamy ten Queen Guard Armor, do tego Warmoga oraz Gargoyla, itemy te same na Kalistę i gramy emblemat na Morganę, aby dodać Zilana. Przy okazji wtedy mamy też Clockworka i Kamilinkę Multicaster i do tego Preserver. Najlepsze itemy na Morganę jest to Warmog i Morello. I powiem wam tak, grałem tą wersję ostatecznie na 8 poziomie i po 8 poziomie dostałem kolejny emblemat, więc jeżeli macie kolejny emblemat, fery, bo czasami dostaniecie albo z kółka, albo dostaniecie kolejną szpatułkę, wiadomo jak to jest w TFT, to po prostu wymieniacie na przykład zegarek, wchodzicie w 9 i dodajecie 9 fery. Ogólnie 9 fery w tym patchu może być na tyle broken, że może być to insta win, zwłaszcza jeżeli macie emblemat fery na Morganę. Ja na przykład zmieniłem ten Queen Guard Armor z Rakana i zamiast Ionic Sparka wrzuciłem ten item na Morganę i też on super działa, tylko że ja miałem przypadek, że grałem 9 fery, więc ta Morgana w ogóle była wyjebana w kosmos, także tyle, tylko o tym wspominam, ale Kalista dalej grywalna na spokojnie. Przed ostatnią kompozycją jest to Ryze. Ryze na spokojnie wam ugra. Nadal jest ten targeting trochę spierdolony, bo z 4 robi 3, mogli mu po prostu zmienić damage, więc ten targeting czy był potrzebny? Nie jestem pewien. Bisowe itemy na Ryza, Red Buff lub Ginso, do tego Archangel Staff, Rabadon, Druid Gauntlet, Nashortów, Shojin, Adaptive Helmet z Nashortufem. Jest tyle setupów na Ryza, że jeżeli chcecie zagrać Shojina z Nashortufem, to spoko. Jeżeli chcecie Ginso zamiast Red Buffa, to spoko. Jeżeli chcecie zamiast Archangel Staffa Druid Gauntleta, co mi się wydaje trochę lepszą opcją w tym patchu ze względu na ten targeting, to też nie ma żadnego problemu. Jest jeszcze taka, słyszałem od niektórych prosów, że Giant Slayer na Ryza może o wiele lepiej działać, dlatego że pierwsze te 3 targety lecą we frontlane, a kiedyś 4 target leciał też w backlane, a więc mając Giant Slayera szybciej się przebijecie przez front przeciwnika, a więc tylko też o tym wspominam. Jeśli chodzi o wersję portalową, portal gramy na Dianie, do tego dogrywamy na nią takie same itemy jak na Morgane, a więc Krongard oraz Ionic Spark, 3 tankowate itemy na Tariku, 3 tankowate na Tahmkenchu, nie wiem czemu tu jest Tahmkench kolejny, za chwilę to zmienię. Ryze, druga wersja, czyli wersja portalowa, ale tym razem portal leci na Tahmkenchu i gramy głównego carry, drugiego Xerata i trzecia wersja, czyli wersja arkanowa, czyli 4 arkana plus 4 vanguard, te same itemy. I ostatnią z kompozycji, czyli bonusową w tym filmie, jest to Olaf i Varus. Olaf, przepraszam, Varus, raczej wersji z Pyro nie grajcie. Wersja 4, 5, 3 Pyro jest bardzo słaba. Raczej jeżeli chcecie grać właśnie Varusa, to musicie mieć albo dojście do szpatułki, albo emblemat pod Frosta. I do tego gramy Olafa jako second carry, czyli właśnie BTK, Edge of Night Steraka. Jeśli chodzi o Varusa, to może być LW, Infinity, Giant Slayer, dużo możliwości. Jako second carry itemy możecie je wrzucić na Huey, a więc Shojin, regeneracja many, do tego Nashortów i Morello. Thieves Glovesick na Dianę wejdzie fajnie. I tanka gramy w tym przypadku ponownie na Nasusa, bo nadal w tym setupie akurat jest on najlepszy. A więc to wszystko ode mnie w tym materiale. Mam nadzieję, że się nie zanudziliście, bo nie jestem pewien ile ten materiał wyjdzie minut, ale pewnie długo. A więc widzimy się w patchu 14.18. Może coś nagram w międzyczasie na YouTube. I jeszcze raz zapraszam na mój dokument, który aktualizowany jest na bieżąco, więc jakby cokolwiek się zmieniło, to wszystko będziecie tam mieli. Trzymajcie się, na razie i cześć.